Siemanko kochani, ja jestem Damian Włodarski alias Bakak, a tutaj mamy obudowę od Corsaira z serii Spec, czyli najtańsza seria obudów, jaką Corsair produkuje. I zaraz się dowiemy, co ta obudowa ma nam do zaoferowania. Także nie przedłużając dalej wstępów, po prostu ją rozpakuję. Ok, więc co możemy się dowiedzieć z samego opakowania? Jest to Spec 04, jak widać na tutaj pudełeczku mamy zdjęcie, rysunek taki powiedzmy techniczny i widzimy na nim bardzo taką asymetryczną budowę frontu i prawdopodobnie okno boczne na prawym panelu, na lewym panelu, przepraszam. Cała sama obudowa jest dosyć lekka, jeśli chodzi tutaj naprawdę niewiele ona waży. Spróbujmy znaleźć jakąś informację na ten temat. Coś nie bardzo na opakowaniu. Z drugiej strony znajdziemy informacje na temat tego, co mniej więcej możemy znaleźć wewnątrz, czyli mamy boczek, mamy sanki dla dysków twardych, jakiś filterek, jeden wentylator uwzględniony, zdejmowany panel przedni. W sumie nic nadzwyczajnego. Po tej stronie widać jeszcze informację o tym, jak jest ona skonfigurowana. Czyli tak, na pewno mamy okno boczne i kolor czarny z żółtymi wstawkami. To może być dosyć ciekawe. Dlatego nie przedłużając, po prostu ją wyjmę z opakowania. Kopnął mnie prąd. Styropiany, solidne, bardzo przyjemne. A więc tak, czarny front z asymetrycznym żółtym shroudem. Tutaj mamy delikatne jakieś chyba zarysowanie. Dobra, udało się to zczyścić. Od góry miejsce na dwa wentylatory. Bok przeszklony. Nie mamy tutaj do czynienia po prostu z oknem plexiglasowym. Dosyć sztywny. Wnętrze, dość standardowy wygląd, zasilacz u dołu, skrzynka, klatka na dyski twarde w tym miejscu, sanki plastikowe, niewytłumiane, troszkę akcesoriów. Co my tu mamy w akcesoriach? Kilka spinek plastikowych, dodatkowe śruby do przykręcenia wentylatorów i oczywiście płyty głównej. O, standard, nic nadzwyczajnego. Jeden wentylator w przedniej części, podświetlany z tego co widzę. Dosyć duża przestrzeń na backplate chłodzenia. Zobaczymy jak się to sprawi w praniu. Tutaj lekkie wybrzuszenie. Cała tacka płyty głównej stanowi praktycznie jedną całość. Tu mamy lekkie wybrzuszenie z dodatkowymi wyjściami na kabelki. Również tutaj, jeżeli jest węższa płyta główna, to również bliżej niej będą się znajdowały ewentualne otwory na kable. Na dole duży przepust na kabel, kable zasilające. Tu również u góry nad samym zasilaczem przepust na kabelki w przypadku użycia płyty MATX-owej bądź mikro ATX-owej. Także całkiem sensowne wnętrze. Mamy tutaj też miejsce na dyski 2,5 calowe, na przykład SSD. Też sympatycznie to wygląda. I z tego co widzę, to przykręca się je raczej od tej strony. Czyli raczej z tej strony. Przy okazji mamy wgląd na panel I/O obudowy.
zasilanie USB 3.0, USB 2.0, mikrofon, słuchawki, dioda dysku i taki malutki resecik. Ciekawe ułożenie. Mało miejsca na kablowanie za tacką płyty głównej. Około tutaj jest 6-7 mm, także realnie wszelkie kabelki będą się raczej gdzieś tutaj musiały gnieździć w tej części obudowy, gdzieś pod dyskami. Mamy tutaj również kabelki SATA 3, USB i HD Audio, czyli wszystko co potrzeba. Śledzie tylne są odkręcane, tutaj na zewnętrznej stronie mamy śrubeczki od tego i oczywiście wspomniany wcześniej siateczkowy filtr dla zasilacza. Obudowa jest leciutka, ale dosyć sztywna. Jak na swoją wagę, no szału nie ma, ale nie jest też tragicznie. Z przodu możemy umieścić trzy wentylatory 120 mm. Tak? Ewentualnie dwie 140 właśnie się zmieszczą. Ok, udało się. Panel przedni bardzo solidny. To ok, to dobrze. A co my tutaj mamy? Tak, dwie 140 się tutaj zmieszczą, bądź 320, jeśli chodzi o wentylator. Ok, no to by było na tyle, jeśli chodzi o samą obudowę. Dość sympatycznie to wygląda. Teraz czekajcie na testy, które będą już za chwilę.